Wybitny zawodnik bilardowy Tomasz Kapłan spotkał się z bilardzistami klubu UKS Fair Play. Kapłan to jeden z najlepszych zawodników Europy, który ma na swoim koncie liczne medale. Medali Mistrzostw Europy mam w swoim dorobku 11 z tego, co liczyłem, także no jest ich sporo, chociaż najcenniejszy jest zawsze ten wywalczony złoty medal indywidualny w odmianę 14-1. Zanim jednak młodzież miała okazję poznać wybitnego zawodnika, złożono życzenia mistrzowi trików bilardowych, ich trenerowi Bogdanowi Wołkowskiemu, który we wtorek obchodził okrągłe 60. urodziny. Choć jak mówi sam Bogdan, ma tylko 18 lat i 42 lata doświadczenia. Nie zabrakło specjalnie przygotowanego tortu. Wszystkiego najlepszego, zdrowia i dalszych sukcesów. Powodzenia jego uczniów w mistrzostwach, tak? I żeby słuchali się jego poleceń, wykonywali je. Żeby był taki dalej, jaki jest i napędzał nas do dalszej pracy. Żeby było więcej takich spotkań z mistrzami tutaj u nas w klubie, żeby to się rozrastało cały czas. Wchodzę do klubu, a tu jakieś 100 lat, odśpiewane cuda, cudeńka siedziały. Bardzo miła atmosfera. Na dodatek mamy gościa Tomka Kapłana. Jest to aktualny wicemistrz Europy 14-1 w odmianę bilardową. I jeden z najlepszych zawodników w Europie, a w Polsce na pewno. Później młodzież miała okazję wziąć udział w treningu prowadzonym przez Tomasza Kapłana. Bilardista tłumaczył, w jaki sposób uderzać bile oraz jak przygotowywać się do zawodów. Będziemy robić trening, specjalny trening przygotowawczy do mistrzostw juniorów w odmianę 14-1. A to jest, Tomek jest jedyną osobą, która w Polsce może przeprowadzić taki jakiś konkretny trening i zrobić takie, może nie, przekazać takie wskazówki, tajniki, co zrobić dalej podczas gry, żeby było dobrze. Zawodnicy UKS Fair Play zgodnie twierdzili, że nabyta wiedza z pewnością im się przyda. Pomaga to wyrobić sobie taki pogląd, jak to wszystko wygląda, jak wyglądają mistrzostwa. Pomaga zrozumieć grę. No na pewno dużo daje, bo jest lepszym zawodnikiem od nas i da się od niego dużo wyciągnąć, nauczyć nowych informacji, nowe doświadczenia jakieś nabrać do ważnych jakichś turniejów. Jedyna rada, którą mogę im dać, to na pewno ciężka praca, bo ciężka praca zawsze przynosi efekty i wydaje mi się, że pozwala się spełnić w dalszym życiu. Bilardzistom UKS Fair Play życzymy kolejnych sukcesów, a Bogdanowi Wołkowskiemu składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji 60. urodzin.